Marta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz? W New Yorku jesteś inna, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Pustyni. Od życia nie chcesz już nic, lecz musiałeś zachować wspomnienia. A Jane do dziś kosmyk włosów ma twych. Ja wiem, że gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Lecz niełatwo jest zwiać. Gdy tu byłeś ostatnio, wyglądałeś jak starzec. Podniszczyłeś swój słynny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłeś na dworzec, aż wsiadłeś w ostatni i uciekłeś jak złodziej. Dałeś tej kobiecie swego życia ledwie strzęp. Nie jest już twoją muzą, przyjaciółką. Wciąż widzę cię z różą w zębach, choć wiem, że to tani był kreps, ale spodobał się Jane. Pozdrawiam cię też. Cóż mam ci powiedzieć, mój bracie, mój kacie? Nie wiem, pisać czy nie. Brakuje mi ciebie, przebaczam od siebie. To dobrze, choć stało się źle. A może byś tak tu wpadł do mnie lub do Jane? Twój wróg sypia nadal twardo, a żona nudzi się. Ach, dziękuję ci, że wypędziłeś jej z oczu ten żal. Ja wiedziałam, że musi być tak. Nie starałam się.